Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Polska mówi o ważnych sprawach, czasem nawet bardzo ważnych sprawach. Ze mną w studio gość Łukasz Berezak, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam cię serdecznie. Cześć. Łukasz nie żyje. Ale jak to nie żyje? Przecież siedzisz, rozmawiamy razem. No właśnie. Często słyszę wśród znajomych, masz Facebooka, jesteś na fejsie, no nie ma mnie. To nie żyjesz. Czy rzeczywiście aż tak musimy odbierać i aż tak to jest ważny element naszego życia, media społecznościowe? Szczerze powiedziawszy, to ja na przykład korzystam głównie z Facebooka dlatego, żeby komunikować się ze znajomymi. Mam bardzo dużo znajomych na Facebooku. Ale może nie tyle, co dużo, tylko tyle, których po prostu znam. Nie akceptuję znajomych, których nie znam, ludzi, że tak mogę powiedzieć, po prostu z ulicy, ponieważ po co mi zapychanie grona znajomych, skoro mam tych swoich? Dobrze, ile masz na Facebooku tych znajomych? Około 300. Około 300, co w tych czasach jest po prostu, ktoś by powiedział, Boże, 300 znajomych? Ja mam przecież 2500, człowieku, ty co ty robisz ze sobą w ogóle? No ale nawet 300 znajomych. Kurczę, ile to trzeba czasu poświęcić, żeby z nimi się komunikować? Czy to nie jest taka maszynka do zabierania czasu? Troszkę jest, rzeczywiście, masz rację. No tutaj, a tutaj sprawdzę Facebooka, a poczekaj chwilę, bo ktoś do mnie napisał. Szczerze mówiąc, no... Nie mogę się nie zgodzić z tym, co przed chwilą powiedziałeś. No właśnie, a czy według ciebie nie zanikają takie wartości? Nie fajniej byłoby się bezpośrednio spotkać, zobaczyć z kimś i bezpośrednio rozmawiać w cztery oczy. Czy to nie jest lepsze? Jest oczywiście lepsze, tylko że... Jak mam napisać do tej drugiej osoby? Ej, słuchaj, za godzinę widzimy się w parku. Zadzwonić, SMS-a wysłać. A po co, skoro mam Facebooka i Messengera? Mogę z niego skorzystać. Nie mam opłat. Jest to wszystko za darmo, więc wydaje mi się, że Facebook pod tym kątem jest naprawdę fantastyczny. Ostatnio dotarła do mnie taka informacja, że podobno w Stanach Zjednoczonych Facebook już jest demodé. Czy zgodzisz się z tym? Czy jak to w Polsce w tej chwili jest, według ciebie? Według mnie Facebook nigdy nie będzie passé, ponieważ w zeszłym roku, jeśli tutaj nie chciałbym skłamać, Facebook był oceniany na około 12 miliardów dolarów. Więc wydaje mi się, że jest to portal, który po prostu jak wygaśnie, to na pewno nie teraz. No dobrze, ale mamy Facebooka, Instagram, Messenger, jakieś tam jeszcze inne. Czym one się od siebie różnią tak naprawdę? Czy nie wystarczy nam tylko ten Facebook? Wszystkie social media mają jakieś swoje zastosowanie. Facebook... Można wstawiać zdjęcia, można kontaktować się ze znajomymi, można pisać post na swojej tablicy. Ja na przykład mam Facebooka, Snapchata i Instagrama. Snapchat jest to aplikacja, która pozwala nam na wysyłanie zdjęć do naszych przyjaciół krótkosekundowych. Czyli można ustawić sobie czas, który chcemy, aby dane zdjęcie wyświetliło się na ekranie naszego przyjaciela. A po 24 godzinach ono znika. W jaki sposób byś mnie zachęcił, żeby sobie założyć Facebooka? Andrzej, słuchaj. Facebook teraz praktycznie no jak bez ręki. No. Jest to coś, co powinien mieć naprawdę każdy, ponieważ otwiera on drogi do różnych fajnych rzeczy, a także w bardzo szybki sposób możesz kontaktować się ze swoimi znajomymi. Łukasz, cenię w ludziach szczerość, a ty doceń we mnie szczerość. Nie przekonałeś mnie, nie zakładam Facebooka. Jest mi dobrze tak, jak jest. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Moim i państwa gościem był Łukasz Berezak.